Cześć, witamy w kolejnym podcaście z SST, Sport Science Team. Dzisiaj ponownie gościmy Kamila Koczwarę z Barbell Brothers. Cześć Kamil. No hejka, witam serdecznie. A dzisiaj temat, który nam zaproponowaliście w ankiecie na moim Instagramie Gains Desire, mianowicie zależność między siłą a hipertrofią, czyli mówiąc prościej, czy budując siłę musimy trenować inaczej niż budując mięśnie, czyli ćwicząc pod hipertrofię i na odwrót. Dzisiaj sobie pogadamy na luzie z Kamilem o tym, gdyż jest on nie lada personą, jeśli chodzi właśnie szczególnie o kwestie związane ze sportami siłowymi. Więc na początku może ja zrobię taki mały wstęp. Nie dziwi mnie, że wielu z Was zastanawia się, czy istnieje jakaś taka ścisła zależność między budowaniem siły a hipertrofią i właśnie na odwrót. Postaramy się dzisiaj to wyjaśnić, zarówno zahaczając o kwestie teoretyczne, jak i kwestie praktyczne. No, oczywiście odnosząc się tutaj do dowodów naukowych, ale także takich właśnie rzeczy związanych bezpośrednio z naszą praktyką zawodową. Myślę, że każdy z Was przynajmniej raz w życiu spotkał się z taką sytuacją, że widział, powiedzmy, na początek gościa, który trenuje trójbój siłowy i nie jest szczególnie umięśniony, natomiast podnosi naprawdę imponujące ciężary. Z drugiej zaś strony pewnie nieraz widzieliście kulturystę, który mimo tego, że był bardzo, bardzo duży, bardzo mocno umięśniony, to jednak nie operował na jakichś tam ogromnych obciążeniach i nawet testując gdzieś tam swoje obciążenia bliskie maksymalnych, no nie były to wyniki szczególnie imponujące. I myślę, że dzisiejszy podcast w dużej mierze jakby wyjaśni Wam, dlaczego tak jest, skąd takie rzeczy się biorą. No i właśnie będziemy mogli sobie odpowiedzieć tym samym na pytanie, jakie zależności istnieją między samą hipertrofią i siłą. Myślę, że aby zrozumieć w tej pierwszej kolejności, co dokładnie determinuje rozwój siły, a rozwój muskulatury, czyli tą hipertrofię, trzeba by zacząć od takich podstaw. No zacznijmy może od siły. Siła to zdolność zależna od układu nerwowego, nerwowo-mięśniowego. Z naciskiem na ten nasz układ nerwowy, on jest tutaj kluczowy, jeśli chodzi o kwestię progresu. Oczywiście tutaj determinuje to bardzo duża ilość czynników i tutaj należą do nich przede wszystkim to, jaką ilość jednostek motorycznych będziemy aktywować, czyli coś, co nazywamy zdolnością koordynacji śródmięśniowej. I mówiąc tutaj bardziej obrazowo, neurony zajmujące się aktywowaniem dużych ilości włókien mięśniowych, szczególnie tutaj mam na myśli wysokoprogowe jednostki motoryczne, mają, jak sama nazwa mówi, wysokoprogowe, tak, czyli mają jakiś próg aktywacji, jakiś taki moment, w którym one zostają włączone do pracy. No i oczywiście osiągnięcie tego progu będzie owocowało skurczem większej ilości włókien, co naturalnie przełoży się na większą generowaną siłę. Jest to logiczne. Wysokoprogowe jednostki motoryczne to takie jednostki motoryczne, które zawierają bardzo silne włókna i są one bardzo istotne zarówno w kontekście hipertrofii, jak i tej siły, którą teraz omawiamy. Logicznie powstaje tutaj zatem pytanie, co w praktyce taki trójboista lifter musi zrobić, żeby zaktywować jak największą możliwą ilość tych włókien. No i tutaj tak naprawdę trzeba by się odnieść, wydaje mi się, do dynamicznego wysiłku przy stosunkowo wysokim procencie ciężaru maksymalnego. Na pewno zabiegi takie będą się przekładały na obniżenie progu rekrutacji jednostek motorycznych. No, im niższy próg, tym lepiej. Ułatwi to samo pobudzanie tych włókien i ich oczywiście aktywację, która jest tutaj niezmiernie ważna. Kolejnym takim czynnikiem w kontekście siły to jest ilość wytwarzanych impulsów nerwowych. To jak jesteśmy zdolni do wytwarzania tych impulsów nerwowych. Czyli im więcej
wytworzonych impulsów nerwowych, które oczywiście będą się nakładać, tym więcej siły rozwinie nasza pojedyncza jednostka motoryczna, każda jedna. I tutaj celujemy więc w adaptację naszego układu nerwowego, który musimy wytrenować, jeśli chcemy dobrze budować siłę, tak by wysyłał te impulsy z większą częstotliwością. Czyli jak widzicie, znowu tutaj wszystko się sprowadza do tego układu nerwowego. Kolejnym takim czynnikiem wydaje mi się może być tutaj sam timing użycia tych jednostek motorycznych. Tak, pod tym pojęciem tutaj mam na myśli zdolność synchronizacji tych jednostek motorycznych, tak by używać je po prostu w tym jednym kluczowym momencie. Tak? No jeśli mówimy o tych sportach typu trójbój, to tam na zawodach mamy ten jeden kluczowy moment, w którym musimy rzucić wszystkie siły na jedną szalę i musimy po prostu być w stanie zrekrutować tych jednostek motorycznych jak najwięcej w jednej sekundzie. Więc no wydaje mi się, że tutaj jest to naprawdę, naprawdę ważne pod te nasze ciężkie lifty, a dla samej hipertrofii znowu ma to takie dość umiarkowane znaczenie, no bo z kolei w tych treningach hipertroficznych zazwyczaj na one rep maxie nie bazujemy. Zazwyczaj nawet nie schodzimy gdzieś tam mocno poniżej tych powiedzmy 5 powtórzeń, tak, w seriach, 5-6. Znowu adaptacja receptorów układu nerwowego. To jest też kwestia, która moim zdaniem jest często pomijana. I tutaj jednym z takich powodów, dla którego właśnie trójboiści zazwyczaj trenują na tym większym procencie ciężaru maksymalnego, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli na tych większych ogólnie ciężarach, to jest kwestia tego, że wtedy dużo szybciej zachodzą te adaptacje centralnego układu nerwowego, tak? Tego typu trening jest po prostu optymalny do przyzwyczajenia naszych receptorów napięcia mięśniowego, by te po prostu były zdolne do pokonywania dużego oporu, czyli tego, co nas w budowie siły najbardziej interesuje. Sama genetyka oczywiście ma tutaj również znaczenie i dobry trójboista, zresztą tak jak i dobry kulturysta, to musi być genetyk, szczególnie na tym najwyższym poziomie zawodniczym. Natomiast jeśli chodzi o kwestię budowania siły, no to tutaj tak naprawdę oczywiście korzysta będzie ta przewaga szybkokurczliwych włókien mięśniowych. Ten typ 2A, 2X, FT, ze względu na ich ogromne możliwości generowania dużej siły, tam w kulturystyce też jest to w pewnym sensie istotne. Natomiast tutaj wydaje mi się jeszcze bardziej. No i same zmiany zewnętrzne, przepraszam, wewnętrzne mięśni i ścięgien, też to jest to czynnik niezwykle istotny. I mam tu oczywiście na myśli ten przekrój poprzeczny mięśnia. Im większa średnica włókien, tym prawdopodobnie będzie też większa siła. Myślę, że się tutaj Kamil ze mną zgodzi, że jakby mimo, że ta korelacja między hipertrofią a siłą na pewno nie jest taka 1:1, to jednak jeśli przykładowo przychodzi do niego zawodnik, który jest większy, to raczej zazwyczaj będzie to taki dobry prognostyk, w tym, że po prostu będzie to lepszy uczeń i on będzie raczej na początku silniejszy. Jak się możesz do tego ustosunkować, Kamil? To wiesz co, to może ten, bo zacząłeś jeszcze mówić o samej wydajności neuromuskularnej, więc w sumie będziemy jeszcze to mogli spokojnie podzielić na rodzaj płci, czyli zawsze dziewczyny będą miały wyższą samą tą pobudliwość, czyli innymi słowy są w stanie wykonać na tym samym ciężarze procentu maksymalnego większą ilość powtórzeń. Oczywiście wynika to jeszcze z samego totalnego ciężaru, który podnosimy na sztandze, to po pierwsze, ale jednak ten centralny układ nerwowy mają trochę lepiej przystosowany do dźwigania, więc w sumie to kobiety są dużo wydajniejsze w tym, co robią, no tylko, że mamy więcej masy mięśniowej, no i no niestety mamy, znaczy niestety albo nie, niestety, zupełnie inną gospodarkę hormonalną, także to moglibyśmy... Tak, i co ciekawe, tutaj się wtrącę, właśnie ze względu na przykład w tej kwestii gospodarki hormonalnej i wpływie ochronnym wpływie estrogenu na mięśnie, to kobiety są w stanie też częściej tolerować nieco wyższe, relatywnie nieco wyższe objętości od mężczyzn.
Dokładnie tak i tym bardziej będzie tutaj tam czysty ten związek, czy odwołamy się do samych, no, znaczy Boże, całych, do samych neuroprzekaźników, czyli do samych tam rzeczy związanych ze serotoniną. Możemy też mówić o IGF-1 i tak dalej, ale no myślę, że rozwiniemy sobie te tematy jeszcze na spokojnie w pozycji, którą jeszcze razem przygotowujemy, przynajmniej pokrótce, żeby to poruszyć. A zwrócimy uwagę też na pewną zależność, jakie czynniki wpływają w sumie na maksymalny ciężar i myślę, że moglibyśmy jeszcze przy tym punkcie zostać, bo tak naprawdę ta korelacja między hipertrofią a siłą będzie tutaj jednoznacznie pokazana, nie? Czyli, że to, co już oczywiście powiedziałeś, że trening na wyższych obciążeniach będzie tym najbardziej optymalnym dla trójboisty, jeżeli chodzi o rodzaj sportu, który wykonuje, no bo mamy tutaj tak naprawdę z jednej strony w cudzysłowie trenowanie głowy, z drugiej strony w cudzysłowie trenowanie mięśni. I to z jednej strony należałoby rozgraniczyć, z drugiej strony jedno na drugie wpływa. I tutaj oczywiście się skupimy w dalszej części podcastu na samym różnicowaniu. Ale jak już zacząłem, to na początku czynnik, który zawsze będzie determinował nasz ciężar maksymalny, będzie to rozmiar mięśni. Zawsze im większy przekrój poprzeczny mięśnia, tym większa szansa na wygenerowaniu w nim większej siły. Nie? Jest to jednoznaczne, jest to fakt naukowy. Jednakże spotkamy, znowu powiedziałeś o tym, że znajdziemy dużo trójboistów, którzy są w cudzysłowie, nie wyglądają na takich, którzy rzeczywiście mogliby być silni, i znajdziemy wielu kulturystów, którzy mają bardzo duże rozmiary, a tak naprawdę nie świecą przykładem siłowym, i znowu tak samo na odwrót. Znajdziemy wielu kulturystów, którzy nie trenując w zupełności siłowo, będą podnosić naprawdę wielkie ciężary. Z naszej polskiej sceny no, możemy wymienić chociażby, no nie wiem, z głowy sobie strzelam, Łukasz Moleski, może być Dawid Czechowicz, może być Mateusz Burdzy, który był wcześniej strongmanem, Tomasz Lech, oczywiście, który był strongmanem, ale A jakby... zobacz też, że na przykład z drugiej strony Tak. mamy takiego, przykładowo Piotrka Boreckiego, który osiąga mega sukcesy nawet na scenie międzynarodowej w kontekście Mr. Olympia, a z tego co widziałem, no to raczej zazwyczaj operuje na takich umiarkowanych ciężarach i powiedzmy ta jego siła maksymalna jak na jego rozmiary nie jest jakaś szczególnie imponująca, tak? Tylko ja też chciałem tutaj zwrócić uwagę, że kwestia tego, że kulturyści mogą być relatywnie słabi, a do tego jak wyglądają, tak? To może to zależeć po pierwsze od samych mechanizmów hipertrofii, kwestii tego, że pod uzyskiwanie dużego napięcia mechanicznego, które jest głównym czynnikiem hipertrofii, nie są konieczne ogromne ciężary, to jest raz, ale druga kwestia też, to jest też farmakologia, tak? Czyli to też jest czynnik, który decyduje, że nawet będąc relatywnie słabym, można być dużym. Dokładnie to, o czym mówisz, jakby nie popadałbym znowu w skrajności. To tylko jakby po to była ta dygresja z tym wszystkim, co powiedziałeś. To jest bardzo dobry przykład z Piotrkiem, bo właśnie będzie tym w cudzysłowie przedstawicielem osób, które no, nie używają dużych ciężarów, a jednak jakoś no, naprawdę mają niemałe sukcesy, jeżeli chodzi o samą kulturystykę. Jak mamy same typy włókien mięśniowych, bo to najczęściej jest też takie spotykane, że jeżeli ktoś ma zbudowany mięsień w sposób X, czyli że ma dużo włókien szybko kurczliwych, to jest w sumie silniejszy. No, wiesz, to można mówić o samym uwarunkowaniu genetycznym, dobrze, to się zgadzam, ale z drugiej strony tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie zmienić samej struktury, samych typów włókien mięśniowych, które będzie nam prezentował zawodnik. No i tutaj na samo potwierdzenie tego było jedno z badań, tylko żebym ja jeszcze pamiętał, w razie czego to jak będę cię prosił Mikołaj, to podlinkujemy po prostu te badanie, które mówiło o tym, że trening,
trójbojowy stricte. Tam byli to norwescy trójboiści z kadry narodowej, więc no, osoby, które dźwigają duże ciężary przez dłuższy okres czasu. Tak naprawdę nie miało wpływu na samą sekrecję włókien mięśniowych, które będą występowały w mięśniach, bo bardzo duża część literatury skupia się tak naprawdę właśnie w kontekście hipertrofii o tym, że mamy pewien w jakiś tam sposób zbudowany mięsień i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie go pobudzać. No my wiemy dzisiaj tym bardziej, że no nie do końca będzie to sama właściwość typu włókien mięśniowych. Będzie to jeszcze oczywiście wchodziła zasada Henemana, czyli ta rekrutacja samych włókien mięśniowych od samych najmniejszych do największych. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście mamy jeszcze powtórzenia stymulujące, o których jeszcze robiliśmy cały podcast i tutaj byśmy znajdowali duże wytłumaczenie dla tegoż efektu. Czy chciałbyś jeszcze coś do tego dodać? No ja bym chciał tylko dodać, że są to, powiedzmy, powtórzenia wysoko stymulujące, bo teraz jest taka moda, że ludzie się lubią przyczepiać. To jest taka teoria, która jest mocno uproszczona dla ogółu. Oczywiście chodzi nam tu o te powtórzenia na końcu serii blisko upadku mięśniowego, które dają największą stymulację w serii. No więc to jeśli chodzi o tą kwestię. Natomiast no to tutaj, tak jak Kamil powiedział, myślę, że nie ma co tutaj za dużo dodawać. Natomiast jeszcze co do kwestii tej siły i tych czynników determinujących właśnie budowę siły. Może podsumowując niejako, wiemy już, że ta maksymalna generowana siła jest tylko w jakimś tam stopniu, pewnym stopniu, stosunkowo myślę małym, zależna od wielkości mięśni. Głównym czynnikiem determinującym są oczywiście adaptacje i te możliwości naszego układu nerwowego. Myślę, że to jako takie spięcie, taką klamrą tego wszystkiego, co dotychczas powiedzieliśmy dla odbiorców, będzie dość przejrzyste. Ale oczywiście, tak jak też dużo wspominałeś, kwestia tych mięśni na pewno ma jakieś znaczenie. Dlatego można by powiedzieć, że tutaj ta korelacja między budową siły a hipertrofią istnieje, natomiast nie jest to takie 1:1, nie? Ja może chciałbym tutaj jeszcze od razu, jako że powiedzieliśmy sobie o tych czynnikach determinujących kwestię budowania siły, powiedzieć jeszcze jako taką drugą część wstępu o czynnikach determinujących hipertrofię, bo myślę, że większość jednak słuchaczy wie, ale być może zdarzy się ktoś, kto nie do końca siedzi w tych tematach tak mocno, więc jeśli chodzi o hipertrofię, oczywiście tutaj tym głównym czynnikiem będzie napięcie mechaniczne, czyli taka, ja to zawsze mówię, siła, która chciałaby rozciągnąć materiał, tak? Czyli powiedzmy, jeśli miałbym teraz w rękach taką rozciągliwą gumę i starałbym się ją rozciągać, to właśnie to jest ta siła, powiedzmy, imitująca, tak, wyglądająca tak samo jak to napięcie mechaniczne, to jest właśnie to omawiane napięcie mechaniczne. I napięcie, jest to, mówiąc już tak dokładnie, jest to napięcie wytwarzane przez jakąś tam liczbę mózgów, aktyny i miozyny. Oczywiście skurcz mięśnia zapoczątkowany jest uwolnieniem tych jonów wapniowych, które wiążą się z troponiną. Osłabia to połączenie troponiny z aktyną, wskutek czego oczywiście zostaje odsłonięte miejsce na aktynę, z którym łączy się miozyna. I tu taką ważną informacją, wydaje mi się, jest to, że sama reakcja jest bardziej efektywna właśnie przy wolniejszym skurczu włókien, spowodowanym oczywiście oporem zewnętrznym, a nie takim świadomym spowalnianiem ruchu. I tutaj wchodzi kwestia samej zależności siły do prędkości, tak? Czyli w momencie, kiedy my wykonujemy ruchy, odczuwając taki duży opór zewnętrzny, przez co ten ruch się spowalnia, to spowalnia się również
prędkość skurczu naszych włókien mięśniowych, a wtedy z kolei zwiększa się siła generowana przez te włókna. I im większe jest napięcie, im większą siłę wytwarzają włókna, tym jest większe napięcie mechaniczne i odwrotnie. Tak? I to jest moment, w którym po prostu dochodzi do zaaktywowania, poinformowania mechanoreceptorów, czyli takich specyficznych receptorów, które mamy w naszych mięśniach. I z kolei te receptory, odbierając ten sygnał spowodowany napięciem mechanicznym, będzie ten sygnał przetwarzany w procesie mechanotransdukcji na sygnał chemiczny, który będzie z kolei inicjował taki szereg bardzo anabolicznych reakcji kaskadowych i wtedy będzie dochodziło właśnie do zwiększenia tempa syntezy białek mięśniowych, czyli już tego docelowego, nadrzędnego procesu determinującego hipertrofię. Powiedzmy, że omówiłem to w takim bardzo dużym skrócie. Oczywiście można by o tym zrobić osobny podcast, ale chciałbym po prostu, żeby widzowie wiedzieli, jak to wygląda z tym hipertrofią od takiej strony technicznej, można powiedzieć. Więc może odnosząc się do tego treningu pod siłę, to chyba myślę, że teraz widzicie, że właśnie taki trening ukierunkowany pod siłę, gdzie jednak powinno się włączać ten dynamiczny wysiłek, nie będzie tutaj optymalny, tak? Dlatego, że tam po prostu prędkości skracania włókien mięśniowych będą bardzo duże, więc też siła generowana przez włókna będzie stosunkowo mała. Stąd osoby, które dużo dźwigają, jest to dynamiczne, tak jak powinno to być w większości tam tych powtórzeń, no to nie będzie to aż tak oddziaływało na tą hipertrofię. Oczywiście tu jeszcze przychodzi sam aspekt akceleracji, tak, czyli przyspieszenia i kwestii tutaj, jak zareagują te wysokoprogowe jednostki motoryczne, ale może nie będziemy wchodzić w te tematy w tym podcaście. No i oczywiście, jeśli chodzi o taki parametr już konkretny treningowy, który jest najważniejszy w tej hipertrofii, no to będzie to oczywiście objętość. Tylko że myślę, że większość osób w ogóle sobie nie zdaje sprawy, czym jest objętość w treningu hipertroficznym. Dlatego że objętość, jakby definicja objętości jest bardzo dwojaka. Na przykład często w trójboju chyba, tak mi się wydaje, jeśli nie to popraw mnie Kamil, ale w trójboju bardzo często pod kątem objętości przedstawia się taki total przerzuconych kilogramów, tak? Czyli ilość serii razy ilość powtórzeń razy ciężar, którym operowano w tych seriach. No i tak naprawdę jest jakaś definicja objętości, ale nie w treningu hipertroficznym. Jakby opierając to wszystko na tym, co powiedziałem wcześniej, czyli na mechanizmach hipertrofii, można powiedzieć, że ta objętość w treningu hipertroficznym jest to po prostu ilość dostarczanej stymulacji do mięśnia, czyli tak naprawdę czas pracy na wysokoprogowych jednostkach motorycznych. I dlatego nawet ta taka najbardziej uniwersalna miara objętości dla treningu hipertroficznego, czyli ilość serii roboczych, jest ona dobra, ale nie jest ona super dokładna, dlatego że zobaczmy, że seria robocza nie musi się równać serii roboczej. Tak, ja mogę zrobić sobie, powiedzmy, wyciskanie na owce poziomej na 5 powtórzeń z danym ciężarem na, powiedzmy, 3 powtórzenia od upadku, a mogę to zrobić do upadku. Cała ilość dostarczonej stymulacji w obu seriach, mimo że to będzie seria robocza na 5 powtórzeń i to będzie seria robocza na 5 powtórzeń, będzie zupełnie inna. Oczywiście w tej serii, w której będę działał bliżej upadku, prawdopodobnie tej stymulacji dostarczę nieco więcej. Także myślę, że jest to właśnie takie trudne do zdefiniowania. Można by tutaj sobie myśleć o tych powtórzeniach takich wysokoefektywnych, takich wysokostymulujących, tak zwanych także stymulującymi. Jest to też, myślę, już dokładniejsza jeszcze w ten sposób dokładnie można zmierzyć tą ilość stymulacji doprowadzaną. Natomiast no ciągle taką najbardziej praktyczną miarą jest po prostu ilość serii roboczych i tutaj nie będziemy z tym może dzisiaj dyskutować. Tak? Natomiast jeśli po prostu zależy nam na budowaniu mięśni, musimy się skupić na tych głównych czynnikach determinujących hipertrofię, czyli pracy, w której będą działać wysokoprogowe jednostki motoryczne, w których siła, stosunek siły do prędkości będzie się zmieniał na korzyść oczywiście tutaj większej generowanej siły przez włókna, większego napięcia mechanicznego. No i wtedy właśnie te adaptacje będą optymalne. Jak widać w treningu siłowym nie jest to w ten sposób skonstruowane.
Jak się do tego ustosunkujesz, Kamil? W sumie to jakby bardzo dobre podłoże tego wykresu samego zależności, jeżeli chodzi o siły i prędkości, to tak naprawdę trójbój, no, to, że ma nawet w angielskiej nazwie power, to nie oznacza, że jest sportem, który będzie opiewał o samą moc, tylko będzie to dużo wyższy procent ciężaru maksymalnego, nazwijmy to, nie wiem, siła absolutna, siła maksymalna, zwał jak zwał. Chociażby, ale znowu, jeżeli mamy to, co powiedziałeś, że w sumie im wyższy ciężar, tym oczywiście będzie mniejsza prędkość, co oczywiście jest prawdą i nie ma w tym nic dziwnego, to samo trenowanie prędkości i samego przyspieszenia dla treningu dynamicznego, jeżeli chodzi o sporty siłowe, będzie jak najbardziej zasadne, z tego względu, żeby mieć wytrenowany na tyle szybki ruch i móc jakby tą krzywą, jakbyśmy sobie wyobrazili, że jest to taka hiperbola, tego wykres siły od prędkości, to jakby przesuwamy ją w prawą stronę. Czyli tak naprawdę zawodnik, który będzie miał ten sam poziom umięśnienia i powiedzmy, że jednakowy staż treningowy, to ten, który trenuje, znaczy wdraża jeszcze do samego treningu o specyfice maksymalnego wysiłku, doda jeszcze mi ten element albo rodzaj treningu, który opiewa o samą zdolność dynamicznego wysiłku, na pewno będzie dużo lepiej dźwigał. Z tego względu, że chociażby zawsze będzie się mieścił w tych około 3-4 sekundach, jeżeli chodzi o powodzenie liftu. Znowu znajdziemy oczywiście ileś tam przykładów, że są osoby, które w cudzysłowie grindują bardzo długo, przez nie wiem 6-7 sekund, jakieś to powtórzenie maksymalne, to oczywiście się zdarza. Jednakże samo to trenowanie prędkości w kontekście samej mocy jest jak najbardziej zasadne w sportach siłowych, łącznie z trójbojem siłowym. I jeszcze to, co wspominałeś, to można by jeszcze dodać, że czynnikiem, który znowu tam będzie wpływał na maksymalny ciężar, będą te nasze same tak zwane czynniki antropometryczne, czyli to, jak tam długi kości mamy, czyli stosunek tam tułowia do długości ramion, długości uda, piszczeli i tak dalej. Nie chodzi tylko o wykonywanie głównych bojów, bo jakbyśmy stanęli koło siebie, ty jesteś ode mnie wyższy, ale ja mam bardzo krótkie ręce, nie? Czyli że dla mnie wszystkie treningi push tak naprawdę ich cały ROM jest dużo mniejszy od twojego, nie? Wiadomo, że jeżeli to włożymy to w same boje główne, to będzie tutaj ten stosunek ważny, ale dajmy na to, że skupiamy się bardziej na ćwiczeniach złożonych i dalej jeszcze na ćwiczeniach izolowanych. To twoja praca wykonywana w każdym z momentów tego treningu jest na pewno dużo wyższa, nie? Czyli że jakby jest to kolejny element, który by należało wziąć pod uwagę pod budowanie planu treningowego. Czy będzie to trening siłowy, czy będzie to trening hipertroficzny, to w sumie co powiedziałem, no opiewa oczywiście o trening hipertroficzny, który musi być elementem treningu siłowego, to zawsze jeżeli popatrzymy jeszcze na zasadę progresywnego przeciążenia, to ty zawsze wykonujesz większą pracę, więc jakby odwołując się jeszcze do tego chociażby takiego zwykłego przemnożenia ilości serii przez powtórzenia i ciężar, no naprawdę nie ma nawet prawa działać, znaczy ma prawo działać, jeżeli chcemy rzeczywiście tylko i wyłącznie kierować się tymi trzema zmiennymi, które nam dają jakiś tam obraz, chcemy to sobie zapisać, okej, dobra, no tylko że tych rzeczników jest naprawdę dużo więcej, więc robienie z funkcji wielu zmiennych, funkcje takich trzech zmiennych, no jest po prostu
umniejszanie samego efektu, no chyba, że ktoś po prostu sobie potrzebuje tam zapisać dany ciężar na dany tydzień, który wykonywał te ćwiczenia, ok. Nikt oczywiście tego nie broni, ale jest to bardzo duże spłycenie tematu i tym bardziej jeszcze to, co powiedziałeś, że ten efekt stymulacji nie jest mierzalny poprzez wprowadzenie tylko i wyłącznie tych trzech zmiennych, nie? Dlatego no, na pewno nie tędy droga, a tutaj już o tym powiedziałeś, więc jakby nie będę ciebie powtarzał. A mi się podoba w ogóle, że poruszyłeś tę kwestię zakresu ruchu, istotności tego parametru, zarówno pod kątem tej kwestii hipertrofii, jak i kwestii treningu typowo pod siłę. To jest mega ciekawe, to mogę się akurat ustosunkować bardziej do kwestii hipertrofii, ale liczę, że coś też rozwiniesz, jeśli chodzi o tą kwestię właśnie tego ROM-u w treningu przy budowaniu siły. Pewnie, pewnie, to tam dawaj. To ja mogę powiedzieć tylko tyle, że właśnie ROM jest bardzo niedocenianym parametrem w treningu hipertroficznym, czy powiedzmy tej mojej działce, z tego względu, że pamiętajmy jeszcze jedną taką bardzo istotną rzecz. Kwestia tego, jaką ilość stymulacji doprowadzamy, jak już wcześniej wspomniałem, opiera się na ilości pracy na wysokoprogowych jednostkach motorycznych, czyli to, co jest często bardzo źle rozumiane, czyli time under tension, nie? Ten czas pod napięciem. I tutaj na przykład, wiesz, niektórzy trenerzy starają się wprowadzać jakieś ćwiczenia o takich poronionych tempach, gdzie tam po prostu jeden ruch koncentryczny plus ekscentryczny trwa z 10 sekund albo i więcej. I oczywiście nie ma to większego sensu, co zresztą pokazała jedna fajna metaanaliza Brada Schoenfelda, z tego co pamiętam. Natomiast właśnie kwestia tego, że sam czas pod napięciem, ale wyłącznie pracy na wysokoprogowych jednostkach motorycznych ma jak najbardziej znaczenie i przełożenie w kontekście ilości bodźca symulującego hipertrofię, to tutaj trzeba sobie powiedzieć, że im większy zakres ruchu wykonujemy, tym sam czas pod napięciem w tych powtórzeniach wysokostymulujących, czyli w tych powtórzeniach, gdzie jest istotny angaż wysokoprogowych jednostek motorycznych, będzie przekładał się na większy bodziec hipertroficzny w danej serii, tak, którą wykonujemy. Czyli mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, jeśli my robimy półruch i w tych ostatnich około 5 powtórzeniach, gdzie właśnie jest ten pełny angaż wysokoprogowych jednostek motorycznych, będziemy na pewno pracować na krótszym czasie pod napięciem, czyli czas wykonywania tych 5 ostatnich powtórzeń wysokostymulujących, przez to, że my skracamy ten ruch troszeczkę, nie robimy tego pełnego zakresu, będzie krótszy, to my na pewno dostarczymy dużo mniej stymulacji hipertroficznej niż w takiej samej serii, gdzie my te 5 ostatnich powtórzeń wysokostymulujących będziemy wykonywać na pełnym ROM-ie, na pełnym zakresie ruchu, bo czas pod napięciem, który operujemy na wysokoprogowych jednostkach motorycznych, jeszcze raz to podkreślę, będzie na pewno dłuższy, czyli też więcej stymulacji hipertroficznej dostarczymy. Stąd uważam też, że właśnie w kulturystyce bardzo brakuje, bardzo niedoceniana jest ta kwestia pełnego zakresu ruchu, a może to istotnie przyczynić się do lepszych lub gorszych efektów, tak? Jeżeli chodzi jeszcze o sporty siłowe, to myślę, że zawsze warto dać jakiś przykład dla zobrazowania tego zjawiska, więc jak każdy kojarzy, Marble Brothers składa się z 3 osób, czyli mnie, Tadeusza i Pawła, więc weźmy sobie na ruszt mnie i Pawła, bo mamy skrajnie różne nasze stosunki długości kończyn, nie? Czyli tak, tu tak naprawdę mamy dość podobny, czyli dość krótki. Paweł ma długą kość udową i długie ręce, tylko że stosunkowo tak naprawdę ja mam o całą długość dłoni mniejszy zasięg, a jeżeli chodzi o kość udową, to chyba ja mam, no może nie połowę, ale no około 1/3 krótszą od Pawła. No i teraz wiadomo, że oczywiście ja będę bardziej predysponowany do wyciskania leżąc, Paweł będzie predysponowany do martwego ciągu. Bo będą to, powiedzmy, antagonistyczne boje, jeżeli chodzi o stosunek długości dźwigni. No i teraz, co to znaczy być predysponowanym? Bo tutaj zwróciłem uwagę na ten ROM, który już opisałeś w samym treningu hipertroficznym.
to ja robiąc martwy ciąg, to jest tak samo jak Paweł, znaczy Boże, jak Paweł robi martwy ciąg, to jest tak samo jak ja bym go robił z deficytu 7-centymetrowego. Więc jak wiemy, no, są to skrajnie dwa różne ćwiczenia, które zupełnie inaczej będą obciążały nasze struktury, nie? I same mięśnie. Więc jak znowu przechodzimy do wyciskania, to mój całkowity rąb w wyciskaniu to jest 14 centymetrów. U Pawła jeszcze w sumie nie mierzyłem dokładnie, ile wychodzi, ale dość śmieszna sytuacja jest taka, jak chcemy robić wyciskanie od desek, po to, żeby skrócić rąb, nie? Czyli pracujemy nad dociskiem, to myślę, że większość osób wie, że robiąc jakiś tam trening z deską, trenujemy tam górną fazę ruchu, czy tam chcemy wzruszyć triceps, przedbarków, mniejsza o to. I dla mnie mamy takie standaryzowane same deski, tak jak mają to chociażby w Elite FTS, czyli 2, 3, 4, sama liczba tych boardów to jest 1,5 cala przez ilość tych desek. Więc powiedzmy, że ten deska na poziomie 3 to jest około 12-13 cm. Więc generalnie te 12-13 cm, no to mój ruch jest generalnie około 2-centymetrowy, jak jeszcze dobrze zmostkuję. U Pawła to jest prawie, że, no nie powiem, że mój cały ruch, no ale no tak 3/4. Jak mamy zrobić na przykład ten pięciopoziomowy samo wyciskanie do deski, to ja tam nie mam ruchu. Ja nawet jakbym chciał zrobić ruch, to sztanga już mi leży na desce, co idealnie obrazuje, że realizacja samej objętości treningowej, która może być wyrażona, znaczy może jest wyrażona częstotliwością treningową, to oczywiście, że dla mnie robienie częściej samego tego treningu wyciskania jest jak najbardziej zasadne. Wręcz ja zawsze będę mógł przyjąć dużo większą objętość treningową od Pawła. Bo to jest tak samo, jak ja bym wiecznie, znaczy tak jak robimy wyciskanie zwykłe, to tak jak Paweł by wiecznie robił na camberbarze, nie? Czyli taka sztanga jest takim zakrzywieniem w środku, żeby móc niżej zejść. No chodzi dokładnie o to samo, tak samo jak z tym zobrazowanym deficytem w martwym ciągu. Więc mam nadzieję, że dla każdego będzie to teraz bardziej jasne, jak jeszcze to będzie wpływało na programowanie treningowe. Co nie oznacza, że na przykład dla Pawła dobrym wyjściem jest trenowanie martwego ciągu 2 razy w tygodniu, bo nie jest, bo tutaj będą jeszcze nam wchodziły same, nawet nie od zasady specyficzności samego ćwiczenia do sportu, tylko zdolność regeneracji, nie? Czyli mamy też to wytestowane, że predyspozycje to jedno, a tak naprawdę różnorodność, którą mamy stworzyć w planie treningowym, nie do końca to, co pięknie wygląda na kartce, będzie działało w rzeczywistości. Tym bardziej u mnie, skoro ja jeszcze przeciążam sobie dodatkowo tym deficytem ten swój tam jakiś okres przygotowawczy, gdzie oczywiście będę się na tym skupiał w samej fazie akumulacji. To i tak, no, nie oznacza to, że nie mam robić tego deficytu, tylko że poziom fatygi, który ja uzyskam, a który uzyskał Paweł, są diametralnie różne. I naprawdę nawet nie warto, moim zdaniem, trzeba to brać pod uwagę, a nie właśnie ślepo wierzyć tam w cyferkę, że to i to w sumie powinno działać. No nie będzie działać właśnie, bo to jest za duże uproszczenie sprawy. Jasne, a jeszcze ja bym taki, w zasadzie jestem ciekawy, jak byś się ustosunkował do tego, bo ja osobiście chyba nie widziałem wielu badań naukowych w tym temacie. Jedno mi się teraz przypomina odnośnie samego zakresu ruchu, było to takie badanie, w którym właśnie osoby, które robiły pełny zakres ruchu, odnotowały po prostu lepsze efekty hipertroficzne. Przepraszam, że jeszcze raz się wrócę do tej hipertrofii, ale interesuje mnie właśnie, jaki masz do tego stosunek, że wielu kulturystów, i to raczej takich chyba kulturystów elitarnych, że tak powiem, czasami stawia na ten ciężar ponad
ponad kwestię pełnego zakresu ruchu, tak? Czyli robią, szczególnie chyba na jakichś na przykład wyciskaniach na nogi i tak dalej, robią takie bardzo krótkie ruchy. Oczywiście mogliby zrobić większe, ale po prostu wolą nałożyć więcej ciężaru, zrobić krótszy ruch. I teraz jakbyśmy to odnieśli właśnie do tej kwestii mechanizmów hipertroficznych i tego, że napięcie mechaniczne do uzyskania wysokiego napięcia mechanicznego nie jest potrzebny ogromny ciężar, tylko potrzebne jest duży opór, który będzie powodował właśnie zwolnienie tego ruchu, zwolnienie się skracania włókien mięśniowych, znaczy się i zwiększenie siły, które one wytwarzają. No i kwestia tego właśnie czasu pod napięciem w pracy wysokoprogowych jednostek motorycznych, bo w moim odczuciu w tym momencie takie przesadzanie z ciężarem, gdzie zaczyna cierpieć nasz zakres ruchu, zupełnie mija się z celem, bo my wtedy pracujemy mniej czasu właśnie na wysokoprogowych jednostkach motorycznych i w rzeczywistości tej stymulacji hipertroficznej dostarczamy mniej, o czym wcześniej właśnie mówiłem. Ciekaw jestem, jak ty to widzisz. Jak najbardziej tak, znaczy badanie to jedyne w sumie, które mi się kojarzy, to na pewno robił tam Blomqvist w 2012. Na pewno tam znajdziemy jeszcze inne prace może, które będą też zakrawały o te badanie, ale chodziło o sam wpływ przysiadów na samą hipertrofię mięśnia czworogłowego, także tutaj to było jednoznaczne, jeżeli chodzi tam o właśnie robienie 1/4 ruchu do pełnego przysiadu. Wracając jeszcze do samego tego, co znaczy w odniesieniu do tego, co powiedziałaś, to jak najbardziej oczywiście się z tym zgadzam, że położenie tak naprawdę, położenie, zaniedbanie tak samego aspektu technicznego w treningu, czyli właśnie skracanie ROM-u, bo ego nie pozwala mi wziąć mniejszego ciężaru, jest naprawdę błędne. W sportach siłowych oczywiście, jeżeli rzeczywiście w danym okresie dana potrzeba zawodnika wymaga przepracowania tego elementu, ok, ale musi być to rzeczywisty zamysł, w której fazie przykładowo. No, w fazie akumulacji nie potrzebujemy robić, nie wiem, ciężkich dwójek na board press, który nam skraca ruch, bo sama adaptacja centralnego układu nerwowego daleko od zawodów jest niepotrzebna. Z tego względu, że wynika ona z zasady samej specyficzności, czyli że im bliżej do samych zawodów, tym oczywiście no, ciężary będą większe. No, tutaj no, Ameryki naprawdę nie odkryłem, ale samo zaniechanie tego procesu w treningu kulturystycznym uważam za naprawdę duży błąd, więc to, co chyba każda jedna osoba, która no już chodzi, ma jakiś tam staż treningowy, każda z nich powie wam, że tak naprawdę warto zawsze nałożyć mniejszy ciężar, a rzeczywiście w cudzysłowie skupić się na technice. My oczywiście tutaj rozwijamy same te zależności do samej fizjologii, oczywiście, która będzie nam jeszcze determinowała te efekty hipertroficzne, nie? Bo wiesz, ja piję jakby do tego, że tutaj mamy powiedzmy tych naszych dwóch kulturystów przykładowych, nie wiem, dajmy tego Piotrka Boreckiego i jakiegoś kulturystę, który tam trenuje tak mega, mega na dużych ciężarach, ale przez to na przykład obrywa ten zakres ruchu im, już abstrahując od kwestii tam genetyki, ilości środków i tych wszystkich innych czynników, może właśnie ten, powiedzmy, Piotrek Borecki jest też w stanie trenować na mniejszych ciężarach i uzyskiwać takie super efekty hipertroficzne, mimo tych niskich ciężarów, że właśnie tam, że tak powiem, nie traci ten zakres ruchu przez to, że nie są przesadzane tam te ciężary, a jednak, jak już wiemy, te mechanizmy hipertrofii jakby tutaj by na to wskazywały, że no te inne czynniki są nadrzędne. Tak, i tym bardziej, jeżeli mamy sam zakres ruchu, będzie nam jeszcze predysponował zawodnika do tak naprawdę długowieczności. A w kulturystyce, tak jak i w trójboju siłowym, im zawodnik starszy, im większy ma staż, im rzeczywiście świadomie przepracuje dany przedział czasu, no tym dużo lepiej będzie wyglądał na scenie. No, nie da się uzyskać
naprawdę dobrego efektu wizualnego bez przepracowania iluś tam lat. Mówię o tej samej takiej procesowej dojrzałości mięśniowej. Osoba, która ćwiczy tam 2 czy 3 lata, no nie jest w stanie uzyskać tego, co osoba, która trenuje już, powiedzmy, strzelam, 15 lat, nie? Ze względu właśnie na same przepracowanie tego mięśnia w każdym zakresie ruchu i tym bardziej ta osoba, skoro najczęściej jest właśnie tak, że jest już nauczona, że naprawdę nie warto dokładać Bóg wie jakiego ciężaru kosztem załamania techniki oraz skracania samych ruchów, a na pewno jest w stanie nadal uzyskiwać świetne efekty hipertroficzne, nie? Dobra, to teraz może przechodząc tak bardziej jeszcze do konkretów, to chciałbym, żebyśmy sobie omówili razem te różnice w treningu, powiedzmy, pod hipertrofię i pod budowę siły na poziomie tych parametrów treningowych podstawowych, takich jak objętość, intensywność, może częstotliwość, jako takie trzy podstawy. Zarówno częstotliwość w rozumieniu ilości jednostek treningowych, powiedzmy, w tygodniu, jak i w rozumieniu ilości razy angażowania danej partii w tygodniu. Więc może zacznę od Ciebie, Kamil. Jakbyś widział tutaj kwestie zaleceń pod objętości w kontekście osób, które chcą uzyskać, zbudować jak najwięcej siły. Oczywiście możesz też wspomnieć, jeśli chcesz, o kwestii tej periodyzacji, czyli specyfiki danych bloków treningowych. To wiesz co, ja bym zaczął to jakby jeszcze troszeczkę z innej strony, czyli że od hierarchii ważności, którą no, zawsze tam przedstawiamy w sumie na szkoleniach, bo sama powiedzmy, nazwijmy to ogólnie jako sposób obciążania, czy tam metody progresji, będą jednym z tak naprawdę ostatnich czynników, które będą tutaj ważne dla samego trójboju siłowego. Nie mówię w ogóle o hipertrofii, nie? Czyli że numerem jeden będzie specyficzność, czyli jak dane ćwiczenie jest zbliżone do tego, co mamy na zawodach. Czyli że wiadomo, że jak mamy wzorzec ruchowy przysiadną, to możemy go zrobić ze sztangą z przodu, ze sztangą z tyłu, możemy użyć różnego rodzaju sztang, możemy tam dowieszać jakiś ciężar i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko trening musi mieć przede wszystkim transfer na sport docelowy. To jest nadrzędna zasada tego, jak będzie wyglądało samo budowanie planu. To może ja zadam Ci takie pytanie, Jestem. które często pojawiało się w wiadomościach. Mianowicie, jestem sam ciekaw, jak to rozpatrujesz. Jakie masz zdanie na temat przysiadu, czy samego przysiadu tylnego? Czy rozpatrujesz i rozróżniasz ten przysiad na high bar, low bar, czy dla Ciebie po prostu przysiad to przysiad i powinniśmy wybrać optymalną pozycję, w której tak naprawdę jesteśmy najsilniejsi? Tutaj mówię zarówno o treningu takim siłowym, jak i hipertroficznym. Czy powinniśmy to rozróżniać na high bar, low bar i tak dalej, czy raczej po prostu przysiad to powinien być przysiad i koniec i dobieramy najlepszą pod siebie pozycję sztangi? Pewnie, to jakby łączy się to z drugim punktem, czyli z indywidualizacją. Trening przynosi największe korzyści, kiedy celnie trafia w słabe punkty zawodnika. Czyli to będzie nasza nadrzędna zasada. No więc odpowiedź już nasuwa się sama, że dla mnie nie ma jednego rodzaju jednego rodzaju, już zostanie przy tych przysiadach dla wszystkich, nie? Czyli jeżeli chcemy dla zawodnika, skupię się jak na razie na trójboju siłowym. Chcemy wzmocnić samą stabilizację centralną plus obwodową, jeżeli chodzi o obręcz barkową, a jesteśmy w stanie dobrać inne same ćwiczenia akcesoryjne dla tego treningu, to pewnie wyborem będzie tutaj front, nie? Czyli przysiady przednie. Wiadomo, że przysiady przednie nie są tak specyficzne jak przysiady tylne low bar, jeżeli chodzi o sam trening trójbojowy.
Nie znaczy to, że w fazie akumulacji nie mogę skupić się na właśnie tym słabym punkcie, który istnieje, skoro obręcz barkowa nie jest na tyle stabilna i na tyle stabilizacja centralna nie pozwala nam na wykonywanie tego ćwiczenia poprzez chociażby, no nie wiem, braki mobilnościowe, czy będą to właśnie braki stabilizacyjne. Mobilnościowe tak naprawdę można bardzo szybko zrobić poprzez używanie pasków. Można też zrobić safety squat bara odwrotnego. Naprawdę dla mnie nie ma wymówek na nierobienie danego ćwiczenia, jeżeli rzeczywiście zasadnie jest dobrane do zawodnika w danym okresie czasu. Dalej możemy oczywiście, no nie wiem, czy będzie to już kolejny blok, czy nadal pracujemy nad samym wstępującą częścią mięśnia czworobocznego i dalej chcemy skupić się na mocnej pracy korpusu, zawsze możemy jeszcze zainwestować w safety squat bar. Safety squat bar, który będzie w pozycji high barowej lub low barowej. Trochę inaczej będziemy ustawiać sobie daną sztangę i inaczej będziemy pracować samymi rękoma, gdzie znowu skupiamy się nie na samej sile nóg, bo dodanie samej objętości dalej w treningu siłowym nie musi być robione tylko i wyłącznie przysiadami. Wręcz powiedziałbym, że jest to błędne założenie, bo cały rok, jeżeli mamy do dyspozycji, to wiadomo, że mamy okresy off-sezonowe, w których rzeczywiście tam skupiamy się na zabudowaniu słabych punktów i dopiero w tym BPS-ie, czy będą to przysiady w paskach, czy będą to same przysiady w neoprenach, trenujemy rzeczywiście najczęściej taki ten BPS będzie 12-tygodniowy, może 8, w zależności od tego, jak mamy rozplanowany cały rok, jak jest to dobrane w kalendarzu, czy rzeczywiście jest to nasz start docelowy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, że pracujemy, znaczy nie przepracowujemy stricte tego jednego ćwiczenia, które jest na zawodach, dla nas tak naprawdę buduje nas całościowo. Całościowo, czyli możemy uznać, że nasze słabe punkty, skoro zostały wzmocnione, to na pewno, no wiemy to na 400%, że skoro umiem przenieść pracę, którą rzeczywiście przerobiłem na tych słabych punktach, nie ma fizycznej możliwości, że w przysiadzie tylnym wezmę mniejsze obciążenie, bo a jestem bardziej stabilny, moja obręcz lepiej pracuje, jest bardziej mobilna, jestem w stanie lepiej ułożyć samą sztangą i zapracować chociażby samymi łopatkami. Do tego dużo lepiej kontroluję sam oddech i robię bracing, chociażby od używania zercherów, czy robienia zercher holdów, żeby rzeczywiście przetrenować sam ten, no nie parametr, a samą tą zdolność do kreowania tego bracingu. A tak naprawdę moja siła w nogach i tak wzrosła. Nie ma fizycznej możliwości, żeby ona nie wzrosła. Tylko dalej trzeba to wyrobić w cudzysłowiu. W tej naszej fazie, dajmy na to, że jest już ta faza intensyfikacji, no bo BPS będzie generalnie opiewał o fazę samej intensyfikacji i dalej picking tupper, nie? Czyli zawsze indywidualizacja podejścia całorocznego dla zawodnika daje absolutnie zawsze najlepsze efekty. Czyli powiedziałem jeszcze o indywidualizacji, warto jeszcze nadmienić o samym zarządzaniu zmęczeniem. To ja wiem, że to jest twój konik, Mikołaj, czyli adaptacja. To jest ta podstawowa zasada treningu, czyli nie możemy mówić o efekcie treningowym bez odpowiedniej regeneracji. Więc znowu, jak pracujemy na tych słabych punktach, czyli dobieramy sobie coś do fazy adaptacji, to nie dobieramy tam Bóg wie ilu ćwiczeń, nie wiem, 8 czy no różne tam plan treningowy widziałem, no ale skoro coś jest słabym punktem, to wiadomo, że wyjdziemy z tego treningu po prostu prawie że na czworakach, bo jesteśmy w tym słabi. Czyli wtedy w cudzysłowie objętość treningowa znowu nie może być wyrażana tym zwykłym iloczynem trzech zmiennych, bo nie mamy tutaj odpowiedzi znowu,
jak na to wpływa fatyga, jak na to wpłynął ROM. Skoro przecież fronty będą miały dużo większy ROM od lowbara, to chociażby tutaj wiemy, że jesteśmy w stanie uzyskać lepszy efekt hipertroficzny, ale teraz znowu jak będzie to wpływało sam ciężar na samą tą rozmiar nogi, nie? Czyli na pewno nie jest zasadnym znowu poruszanie się w budowaniu planów samymi tymi trzema zmiennymi. Myślę, że odpowiedziałem dość wyczerpująco. Nie no, ja jak najbardziej rozumiem, o co chodzi. Natomiast powiedzmy też, że trzy zmienne to jest kwestia takiego uproszczenia i nadania takiego pewnego obrazu dla słuchaczy, żeby, no wiesz, zrozumieli troszeczkę lepiej tą specyfikę, te różnice w specyfice treningu hipertroficznego oraz treningu pod budowę siły. Tutaj myślę, że powiedzmy, ja troszeczkę postaram się omówić, a mam nadzieję, że się do tego ustosunkujesz i gdzieś tam znajdziemy jakiś konsensus. Jeśli chodzi o kwestie poza tym wszystkim, oczywiście o czym mówiłeś, czyli poza tymi trzema zmiennymi, to jeśli chodzi o kwestie objętości, osobiście widzę to w ten sposób, że jako że objętość rozumiana poprzez ilość stymulacji hipertroficznej, tak? Bo tutaj możemy gdzieś tam się nie porozumieć. Objętość jako ilość stymulacji hipertroficznej jest oczywiście, jak logika nakazuje, istotniejsza w treningu sylwetkowym. No to tutaj jest to parametr chyba taki nadrzędny, na którym się powinniśmy bardzo mocno skupić i inne parametry tak naprawdę mają być niejako taką furtką do otwierania nam większych możliwości, chodzi o tą maksymalną efektywną objętość, tak? Bo jeszcze tutaj możemy rozróżnić na objętość oraz efektywną objętość, może już nie będę się na tym bardziej rozwodził, po prostu efektywna objętość to jest taka objętość, która realnie wpływa na nasze adaptacje organizmu i myślę, że to jest najważniejszy parametr w kontekście treningu hipertroficznego i jeśli chcemy gdzieś tam łatać nasze słabe punkty sylwetkowe, to prawdopodobnie na tą objętość to jest taki pierwszy punkt, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o intensywność, to przyjmuje się, że tak naprawdę zakresy intensywności w treningu hipertroficznym, które dają taką dobry odzew, są bardzo szerokie, więc tutaj tak naprawdę od 30 do około tam 80% ciężaru maksymalnego to jest taki bardzo szeroki zakres. Oczywiście można bazować na większym procencie ciężaru maksymalnego, ale wydaje się już być to wtedy, o ile gdzieś tam schodzimy z tych około pięciu powtórzeń serii, to wydaje się być już to troszkę mniej optymalne w uzyskiwaniu tej hipertrofii, dlatego że po prostu będziemy musieli więcej tych serii roboczych wykonać, żeby taką samą ilość stymulacji uzyskać. Natomiast jeśli chodzi o trening pod budowę siły, to tutaj tak naprawdę objętość zależy oczywiście od fazy, tak? W fazie akumulacji, która też jak wywnioskowaliśmy, mam nadzieję wszyscy, jest potrzebna w treningu takim trójbojowym, też będzie parametrem niezwykle istotnym. Natomiast później, kiedy już działamy typowo pod te adaptacje układu nerwowego, powiedzmy, że troszeczkę straci na tej wartości, na tej istotności i tak naprawdę wtedy znowu zyska na istotności parametr intensywności jako procentu ciężaru maksymalnego, gdzie tak naprawdę właśnie specyfika treningu pod budowę siły będzie wymagała raczej przynajmniej większości ćwiczeń operowania na istotnie wysokim procencie ciężaru maksymalnego na dużej intensywności, żeby właśnie optymalizować tę kwestię adaptacji układu nerwowego. Natomiast jeśli chodzi o częstotliwość, to ja osobiście widzę to tak, że zarówno w treningu hipertroficznym, jak i w treningu podbudowy siły, uogólniając oczywiście, tak, tutaj nie rozpatrujemy indywidualnych przypadków, tylko rozpatrujemy ogólnik, zarówno i tutaj raczej wyższe częstotliwości będą miały przewagę nad niższymi częstotliwościami, szczególnie jeśli chodzi o ilość jednostek treningowych w tygodniu, to wszystko będzie można bardziej porozkładać. Będzie to dzięki większemu rozkładowi, większej częstotliwości
czyli ilości sesji treningowych w tygodniu, ta praca na danych ćwiczeń, danych treningach będzie po prostu zyskiwała na jakości. Ja to tak widzę, zarówno w treningu sylwetkowym, jak i w treningu podbudowy siły. A jeśli chodzi o kwestię częstotliwości, rozumianą jako ilość angażu danych partii mięśniowych w tygodniu, to tutaj uważam, że w treningu hipertroficznym oczywiście ma to znaczenie jak najbardziej. Nagrywałem osobny film na ten temat. W treningu siłowym nie jestem może od tego specjalistą, od trójboju, ale wydaje mi się, że w wielu przypadkach też podniesienie tego typu częstotliwości może przynieść efekt. Nie musi, ale może, tak mówię, nie rozpatrujemy tutaj indywidualnych przypadków. Aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko no, zauważy się pozytywną różnicę, jak będziemy wykonywać, powiedzmy, wyciskanie na ławce poziomej raz w tygodniu, a jak będziemy wykonywać dwa czy trzy razy w tygodniu. Co jakby się tutaj do tego ustosunkował, Kamilu? No powiem Ci, że jeżeli chodzi właśnie tak naprawdę o samą fazę akumulacji, to jeżeli w zależności od tego, ile ten nasz zawodnik ma tych słabych punktów, to jak najbardziej oczywiście można robić nawet wyciskanie trzy razy w tygodniu, ja jestem tego wielkim zwolennikiem. No chyba, że sama ilość pracy, która musi być włożona chociażby na wszystkie ruchy nad głowę, jest po prostu zbyt duża i fatyga po prostu będzie wzrastała tak naprawdę nieliniowo, jeżeli chodzi o budowanie planu. Ale skupmy się, że ten nasz zawodnik rzeczywiście nie ma aż tak rażących braków, jeżeli chodzi o samo zabudowanie siły, jeżeli chodzi o balans strukturalny, to realizacja samej objętości i intensywności dla bloku akumulacji dla mnie tak naprawdę wręcz z zasady powinna być robiona 3 razy w tygodniu. Podzielona w ten sposób, że zawsze robimy trening ciężki, lekki, średni, czyli mniej więcej tak jak będzie tutaj proponował nasz ojciec z bloku wschodniego, czyli Borys Szejko, bardzo zgrabnie ułożona sama periodyzacja falowa w ujęciu samej fazy akumulacji dla mnie jest no czymś nam naprawdę świetnym, bo znajdziemy i elementy dynamiczne, gdzie oczywiście będzie to determinantą dla samego ciężaru, znaczy procentu ciężaru maksymalnego oraz do sposobu obciążania, czyli tam jakieś dodatek gum, łańcuchów, czy tempo i tak dalej, i tak dalej. Mamy oczywiście ciężkie treningi siłowe, gdzie najczęściej, jeżeli mamy tą specyfikę pod samo wyciskanie leżąc, będziemy to dodawać oczywiście znowu jakieś wyciskanie do borda i tak dalej, gdzie rzeczywiście praca może być skorelowana na tym większym procencie ciężaru maksymalnego, ale nie przez cały blok i nie jest to robione co tydzień. Dlatego też ta periodyzacja w kształcie fali, która ma liniowy trend, będzie nam wyznaczała tak naprawdę te zależność, nie? Więc moim zdaniem i tym bardziej, czy będzie to Brad Schoenfeld, czy znowu to chyba był Rasztat w 2000, oj kurczę, żebym się nie pomylił, wydaje mi się, że to było chyba w 2016, ale mogę się mylić, że dowiódł jeszcze właśnie naukowo samą zasadność tejże realizacji objętości intensywności poprzez zwiększenie częstotliwości. I fatyga rzeczywiście u tych zawodników była dużo mniejsza niż ci, którzy wykonywali na przykład jedną bardzo mocną jednostkę treningową lub nawet dwie, które były powiedzmy mocna i średnia, to i tak regenerowali się gorzej od tych, którzy robili te trzy jednostki treningowe, bo dużo łatwiej jest podzielić takowy trening, jeżeli mamy po prostu do dyspozycji dużo więcej czasu, czy będzie to realizacja jako treningi rano i wieczorem, czy już jak dokładnie do tego podejdziemy, to jakby nie jest aż tak ważne, tylko należy zapamiętać, że częstsze dzielenie jednostek treningowych, jeżeli chodzi o samo zarządzanie fatygą, na pewno da nam dużo lepsze efekty siłowe. Jeżeli chodzi o efekty hipertroficzne, one
miały dość tak, tylko w tamtym badaniu było dość nikłe, jakby samo to porównanie, no bo znowu co to znaczy 2% mniej, no to dla kogoś, kto waży 100 kg, no to pewnie jest to bardzo dużo, no ale dla kogoś, kto waży 60 kg, no to nie za bardzo będzie to zauważalny efekt. A siłowo rzeczywiście to z tego, co pamiętam, to był wzrost na około od 12 do 13%, więc na pewno jeżeli porównamy te dwie grupy, która miała większą częstotliwość treningową, a ta, która miała mniejszą, no to jest to na pewno czynnik, który na pewno zawsze warto brać pod uwagę, plus to, co mamy realizację samego ROM-u, plus to, co mamy zarządzanie zmęczeniem. No dokładnie, czyli myślę, że tutaj zgodzimy się, że wyższa częstotliwość raczej będzie działała tutaj na plus i w obu specyfikach treningowych będzie czymś pozytywnym, czy oczywiście ta wyższa. Więc tak naprawdę nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać, bo tak zastanawiam się, myślę, że mniej więcej już wyjaśniliśmy, jakie są te różnice w treningu ukierunkowanym pod hipertrofię i ukierunkowanym pod budowanie siły. Chyba, że masz jeszcze dla słuchaczy jakieś praktyczne wskazówki czy jakieś ciekawostki. Jeśli nie, to zrobimy sobie chyba takie krótkie podsumowanie i będziemy powoli kończyć. Wiesz co, to znaczy w sumie to już to powiedziałeś, ale jakby zawsze warto zwrócić uwagę, że jeszcze adaptacja nerwowo-mięśniowa, czyli to tak zwane połączenie mięśni mózg, będzie czynnikiem, który nie decyduje o rozwoju siły, a o rozwoju hipertroficznym jak najbardziej. A głowa i psychika, albo raczej mentalność, będzie czymś, co rzeczywiście będzie windowało te osiągi naszego zawodnika do najwyższego poziomu, bo wiadomo, że wszystkie zależności treningowe, które jesteśmy w stanie zrobić na sali lub poza salą treningową, jeżeli mamy o samo obciążenie fizyczne, to oczywiście mamy na to wpływ, ale tak naprawdę znowu to, co powiedziałeś, czy na tę jedną sekundę, jeżeli chodzi o ten moment, gdzie rzeczywiście podnosimy dany ciężar, czy jesteśmy w stanie się na tyle zmobilizować i czy na tyle nasz układ nerwowy jest przygotowany do tego wysiłku, żeby rzeczywiście dać z siebie maksa. To jest to właśnie te rzeczy, o których bardzo rzadko się mówi, a jeżeli chodzi o trójbój siłowy, na pewno będą jednymi z ważniejszych. W kulturystyce oczywiście, jak mamy, to nie, że jeden trening jest trudny, a drugi jest łatwy, tylko znowu treningi kulturystyczne nie będą tak specyficzne do sportu, bo specyficznością dla kulturystyki jest hipertrofia, a hipertrofię można uzyskiwać no już tak jak wspominaliśmy i na podcaście wcześniej, i jeszcze no, o tym, o powtórzeniach stymulujących, można robić na naprawdę różnoraki sposób i w zależności od tego, jak dobry będzie sam ten bodziec stymulujący, no to jest nasza zasadność treningowa. Ego oczywiście zawsze zostawiamy za drzwiami, jeżeli chodzi o hipertrofię i tyle. No dokładnie, myślę, że się tutaj zgadzamy. Czyli tak, ja zrobię może takie swoje krótkie podsumowanie i jeszcze ty na koniec też coś dodać. Ja podsumowując mogę powiedzieć tak, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że ta zależność między ilością masy mięśniowej a siłą lub też odwrotnie istnieje, ale tylko w jakimś tam pewnym stopniu, nie jest to na pewno stosunek 1 do 1, jakieś tam niewielkie połączenie tego jest, ale na pewno duża osoba niekoniecznie musi być bardzo silna, a mała osoba niekoniecznie musi być słaba, tak? Oczywiście dany wzrost siły nie musi też jednocześnie zaowocować jakimś tam ogromnym wzrostem masy mięśniowej, a z kolei tak samo ten wzrost masy mięśniowej nie musi powodować, że będziemy dużo silniejszy, czyli logicznie w stosunku do tego, co powiedziałem wcześniej. Prawdopodobnie ta większa ilość masy mięśniowej, jeśli chodzi o trójbój, będzie się przekładała na większą siłę, na lepsze efekty u trójboisty. I
mimo tutaj jakby no, można powiedzieć, że jest jakiś czynnik warunkujący tą siłę. Tak samo tutaj więcej odwrotnie, tak? Więcej siły u kulturysty będzie pewnie w pewnym stopniu ułatwiało to budowanie masy mięśniowej, tą hipertrofię, ten progres. No i choćby tutaj poprzez tą możliwość utrzymywania większego oporu przy wolnym skurczu, czy dokładania większej objętości w samym treningu, tak? No i tak naprawdę różnice w najważniejszych czynnikach przy obu tych priorytetach, tam budowaniu masy mięśniowej czy siły, determinować przez to będą jakieś tam w pewnym stopniu inne założenia i metody treningowe, co zresztą no, pokazuje ta praktyka, tak? Czyli trójboiści ćwiczą nieco inaczej, kulturyści ćwiczą nieco inaczej. I to się oczywiście zgadza, tylko nie należy jakby rozpatrywać tego jednotorowo, że tak naprawdę w zależności od bloku można by było taką klamrą to zamknąć, że tak naprawdę trójboista, jak chce być lepszy w swoim sporcie, to zawsze powinien skupić się na kulturystyce. Oczywiście ja nie mówię, że jest to BPS, tylko to, co zrobimy off sezonie, jest dla nas kluczem do sukcesu, do tego, co pokażemy w BPS-ie i dalej na samych zawodach i na odwrót. Czyli kulturysta, jeżeli rzeczywiście chce się poprawić, może iść w tę drogą, żeby pójść w drogę bardziej, w cudzysłowie, ciężarową, trójbojową, że będzie to dla niego na tyle nowy bodziec stymulujący, że rzeczywiście jest w stanie z niego skorzystać, lub całkowicie oczywiście, tak jak już wspominaliśmy o przykładach osób, które nie będą operowały dużymi ciężarami, to zmiana samego podejścia w różnych fazach periodyzacji w ujęciu całorocznym będzie dla nas tutaj kluczem do jeszcze większej hipertrofii. Czyli tutaj też ta kwestia tego, że właśnie czasem w kulturystyce powinniśmy mieć taki okres, w którym bardziej skupiamy się nawet na budowie siły, i w trójboju powinniśmy mieć taki okres, w którym bardziej nawet skupiamy się na hipertrofii. I to właśnie będzie determinowało tą taką drobną zależność między hipertrofią a siłą, że będąc większym będziemy prawdopodobnie trochę silniejsi, a będąc trochę silniejszym będziemy zapewne trochę więksi, albo przynajmniej łatwiej nam będzie później budować te mięśnie, czyli gdzieś tam wchodząc później w jakieś tam fazy objętościowe już takie typowo kulturystyczne. Nie wiem, czy Kamil chce jeszcze coś dodać? Myślę, że możemy powoli kończyć. Nie, to już myślę, że możemy robić całkowite podsumowanie, bo myślę, że serio temat został wyczerpany. Okej, tak więc mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście. Tak więc jak widzicie, ta zależność między hipertrofią a siłą istnieje, natomiast nie jest to przełożenie 1:1. Myślę, że na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zapraszamy Was do swoich social mediów. Kamila znajdziecie na profilach na Instagramie Barbell Gear oraz Barbell Brothers. Oczywiście jest też grupa Barbell Brothers, jest znowu też grupa Sports Science Team, na której też Kamila znajdziecie. Do siebie zapraszam oczywiście na Gains Desire, Side Desire oraz fanpage i YouTube Gains Desire, gdzie myślę, że dużo merytoryki jest do dostania za darmo. No i co? Ja dziękuję Kamilowi, że zgodził się na kolejny podcast i dzięki Kamil i do zobaczenia. Żegnamy się, cześć. Dziękuję bardzo, cześć. Trzymajcie się.